Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem powrócić do pewnego starego tematu, który, jak zdałem sobie sprawę, jest w kursie na razie nieobecny, to znaczy do trybu edycji i do jego pewnej odmiany, jaką jest edycja proporcjonalna. Otóż na pewno o tym wspominałem już w wielu miejscach, ale jeden z kursantów zapytał mnie, gdzie jest tutorial na ten temat. Poszukałem i sam we własnym kursie nie mogłem tego znaleźć, więc na wszelki wypadek robię teraz tutorial o trybie edycji. Otóż tryb edycji związany jest z pewnym sposobem pracy. Włączę teraz wyświetlanie klawiszy, abyśmy wszystko dobrze widzieli. I teraz tak, ten sposób pracy dotyczy tylko i wyłącznie obiektów, które mamy wstawione na scenę. A więc jeżeli wstawię sobie na przykład kamerę, to tej kamery tryb edycji nie dotyczy. Jeżeli wstawię mesza na przykład, to tego mesza tryb edycji dotyczy, ponieważ proszę zobaczyć, w przypadku kamery nie mam tutaj w menu wyboru trybów żadnej opcji poza Object Mode. Natomiast dla mesha mam tych trybów sporo i jednym z nich jest tryb edycji. Tryb edycji to jest taki tryb, w którym mogę pracować z poszczególnymi elementami mesha. Oprócz tego mogę również pracować z krzywymi. Dodam sobie teraz na przykład powierzchnię. Powierzchnia jest w menu dostępnym po Shift A. Dodam zwykłą powierzchnię, która wygląda w ten sposób w trybie obiektowym. Natomiast w trybie edycji zamienia się w taki dziwny potwór związany pomiędzy wierzchołkami. No, tak czy inaczej, jeżeli będę pracował z takim modelem, czy też z meshem, to w jednym i w drugim przypadku będę miał dostępny tryb edycji. Widać przy okazji, że krzywe, takie jak ta powierzchnia tutaj, mają tylko dwa możliwe tryby pracy, to znaczy tryb obiektowy i tryb edycji. W trybie edycji pracuję z poszczególnymi wierzchołkami i w przypadku krzywych te wierzchołki mogą, ale nie muszą należeć do powierzchni. W tym przypadku nie należą. A więc jeżeli przesuwam sobie powierzchnię, to jak widać, znaczy nie przesuwam powierzchni, tylko przesuwam wierzchołek, to powierzchnia deformuje się w taki sposób, aby za tym wierzchołkiem w jakimś tam stopniu podążać. I można powiedzieć, że w pewien sposób dla powierzchni tryb elastyczny jest naturalny. Chodzi tutaj o powierzchnię będącą powierzchnią realizowaną za pomocą krzywych proceduralnych. Natomiast w przypadku mesha jest inaczej. Jeżeli wejdę do trybu edycji w meszu, kliknę i zaznaczę jeden wierzchołek, to w tym momencie przesuwanie tego wierzchołka powoduje, że przesuwa się tylko ten wierzchołek, a żaden inny nie chce się razem za nim poruszać. W tym przypadku, przypominam, jest inaczej. Jeżeli przesuwam jeden, widać, że ruszają się również pozostałe. No więc, aby uzyskać tego typu zachowanie również dla meszy, wprowadzono w Blenderze tak zwany tryb edycji proporcjonalnej lub też tak zwany tryb proporcjonalny. Aby ten tryb działał, należy go włączyć. A więc w trybie edycji, tak jak teraz, proszę zauważyć, pojawia się taki mały przycisk będący listą rozwijaną na pasku stanu. Jeżeli rozwinę tę listę, widzę w niej trzy opcje. Standardową, wybraną, domyślną opcją jest Disable, czyli tryb jest wyłączony. Teraz mogę wybrać tryb włączony lub Connected. Zaraz wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Wszystko jedno, który wybiorę. Jeżeli wybiorę któryś z tych trybów, nawiasem mówiąc, włącza się lub wyłącza je klawiszem O, mogę przełączać stan włączenia tej funkcji, to jeżeli wybiorę tę funkcję, ona jest włączona, to pojawia się obok niej jeszcze jedna lista i w tej liście mam takie dziwne krzywe, które określają sposób deformacji mojej powierzchni. Jest to bardzo fajne. Aby pokazać, jak to działa, na początku w trybie edycji rozetnę swój plane dodany tutaj na kilka elementów. A więc weźmy, może zróbmy coś takiego, W, subdivide, 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 po to, aby mieć tych wierzchołków w plane trochę więcej. Teraz plane wygląda jak taka siatka, każdy wierzchołek jest połączony. I teraz jeżeli kliknę na jeden z tych wierzchołków i go pociągnę, wtedy widzę, że pojawia się dookoła miejsca, które przeciągam, takie kółko. I w tym kółku wszystkie wierzchołki, które się w nim znajdują, doznają pewnego oddziaływania z racji tego mojego przesuwania. A więc to kółko to jest strefa oddziaływania i mogę to kółko skalować, kręcąc kółkiem myszy. A więc teraz tak, żeby to zrobić porządnie, kliknę w środkowy wierzchołek i następnie spróbuję wyciągnąć do góry, tak aby się w odpowiedni sposób ten mój plane zdeformował. Proszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Naciskam teraz G, Z, aby mój ruch dotyczył tylko osi Z, no i wyciągam. I teraz, jeżeli chcę zwiększyć strefę oddziaływania tej mojej operacji przesuwającej wierzchołki, muszę pokręcić kółkiem myszy. Nie trzymam żadnego innego klawisza, jedynie kółko myszy kręcę, jeżeli chcę, aby ten promień był większy. Zależnie od tego promienia, będę miał mniejszą lub większą deformację tego mojego plane'a. Na przykład przestanę go wyciągać o w tym momencie.
I teraz wygląda on prawie tak samo, jak ta moja krzywa, którą dodałem wcześniej, która w naturalny sposób ulega takim deformacjom. Dla niej również ten tryb edycji proporcjonalnej może być włączony i może działać, a będzie to powodowało tyle, że po prostu każdy wierzchołek z tej siatki, która stanowi ramę dla mojej krzywej, będzie się przesuwał. Więc teraz nie przesuwam tylko pojedynczego wierzchołka, ale również inne wierzchołki, co powoduje, że modyfikacja i deformacja mojej powierzchni jest silniejsza. Na razie usunę krzywą i skupimy się teraz na samym meszu. W przypadku, kiedy mam dużo ścian, dodajmy ich tutaj troszkę więcej, taka modyfikacja może wykazywać pewną szczególną charakterystykę. Aby to było dobrze widać, znowu zaznaczę ten pierwszy wierzchołek. Ustawię się teraz tak, aby mieć w centrum tego mojego mesza i spróbuję tą zmianę wycofać. Jeżeli będę w osi Z przesuwał w dół, to w pewnym momencie mój mesz stanie się prawie całkiem płaski. Nie wróciłem jednak teraz do idealnie płaskiego wyglądu, ponieważ wcześniej miałem go pociętego troszeczkę inaczej. Teraz jest inaczej, więc się zdeformował w inny sposób. Gdybym chciał, aby ta moja zmiana wywoływana teraz wzdłuż osi Z była troszeczkę inna, to mogę sterować nie tylko kółkiem myszy, ale również rodzajem deformacji, który tutaj następuje. Proszę zobaczyć, jak ta deformacja wygląda. Dostaję teraz taki kształt podobny troszeczkę do krzywej dzwonowej. I to jest właśnie ten kształt, który jest teraz. To jest deformacja o nazwie Smooth. To jest ta pierwsza, którą na samym dole można wybrać. Cofnę teraz i spróbujemy wykorzystać deformację typu Sphere. Jeżeli wezmę Sphere i pociągnę, to w tym momencie kształt, który otrzymuję, pasuje do obrzeża tej mojej kuli, do obrzeża tego okręgu, w którym deformuję swój obiekt. Oczywiście mogę ciągnąć w różne strony, ale dostaję wtedy taką deformację, która jest kulista. Mogę także wybrać sobie Root, to jest deformacja nadkulista. Proszę zobaczyć. Teraz wychodzi coś takiego. Mogę także wybrać sobie deformację ostrą, czyli Sharp. Jeżeli będę ciągnął w osi Z, to dostanę tego typu kształt, czyli tak jakby odwrotność, wklęsłość pewna tu się pojawia. Mogę tworzyć sobie takie fajnie wyglądające lejki odwrócone, czy jakieś konchy, czy coś, nie wiem nawet jak to nazwać. Mogę także wybrać tą deformację liniową, czyli pozycja linear. Jeżeli ją wybiorę i pociągnę do góry, to w tym momencie dostaję całkowicie prosty stok przy tym moim nachyleniu tutaj. No i jedną z ciekawych deformacji jest konstant. Proszę zobaczyć. Wyciągam teraz wszystko, co jest w obrębie mojej kuli, w obrębie mojego promienia. Tak to by wyglądało na przykład w ten sposób, o tutaj. Więc można robić różne pewne ciekawe rzeczy, tak jakby walec na przykład wystawał z powiedzmy jakiegoś plane'a. Jeżeli oczywiście miałbym więcej wierzchołków, ten efekt byłby jeszcze bardziej widoczny i silniejszy. Mogę także wybrać polecenie random. Random jest fajny, ponieważ powoduje, że wszystkie wierzchołki przesuwają się niezależnie od pozostałych w pewnym dziwnym stopniu. I ten sposób deformacji powoduje, że natychmiast z takiego plane'a mogę wygenerować jakieś góry na przykład. Proszę bardzo, mam eleganckie góry. Co prawda wyglądają dziwnie, ale można by nad tym popracować troszeczkę i miałbym coś sensownego. Tak wyglądają deformacje, które można wprowadzić w trybie edycji przy włączeniu trybu proporcjonalnego. Przypominam, że służy do tego klawisz O. Jest także w tym menu przy włączaniu tego klawisza polecenie Connected. Sprawa dotyczy sytuacji, kiedy mam jakiegoś mesza, który jest tylko fragmentem całego obiektu. Załóżmy, że mam plane'a. Ten plane w trybie edycji oczywiście jest płaski, więc mogę go przesunąć w trybie edycji na łok. Weźmy może jeszcze, wyłączmy tryb edycji proporcjonalnej, na razie zwyczajnie to zrobię. Przełączam sobie tryb edycji i przesuwam plane'a na bok. W tym momencie centrum obiektu jest nadal w centrum układów współrzędnych, a mesh, który jest tym plane'em, stoi z boku. Mogę w trybie edycji, cały czas pozostając, skopiować tego mesha i ustawić go obok, po drugiej stronie i tak dalej. Mogę także zrobić to na przykład w osi Y, ustawiając kopię tutaj, później przesunąć ją w ten sposób i w ten sposób bym otrzymał coś w rodzaju takiego fajnego kształtu. No i teraz tak, jeżeli wszystkie te mesze dodatkowo jeszcze podzielę za pomocą subdivide, na przykład na tego typu siatki, to teraz, jeżeli zastosuję do jednego z nich tryb edycji proporcjonalnej, na przykład do tego wierzchołka, to w tym momencie tryb edycji proporcjonalnej może dotyczyć wszystkich tych meszy, co nie zawsze jest pożądane. Jeżeli chciałbym, aby sytuacja dotyczyła tylko jednej siatki, jednej spójnej siatki, wtedy włączam właśnie tryb edycji proporcjonalnej, ale w trybie connected. Pokażę to jeszcze raz. Jeżeli jest enable,
to w tym momencie deformacja jednego wierzchołka będzie wpływała na pozostałe wierzchołki, tak jak to w tej chwili widać. Ok, mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Jeden wierzchołek przesuwam, a zmieniają się wszystkie cztery plane. Natomiast jeżeli wybiorę w tym samym ustawieniu tryb Connected, wtedy moja deformacja działa tylko na połączone wierzchołki, czyli takie, które tworzą ze sobą jedną wspólną siatkę. W tym przypadku jest to ten lewy plane. Ok, tego typu sytuacja dotyczy właśnie edycji proporcjonalnej. No i o takim czymś chciałem w tym tutorialu powiedzieć. Dziękuję za uwagę i zapraszam do pozostałych kursów.